Cześć wszystkim, dzisiaj będę oceniał mecz Polska-Korea, mecz towarzyski, zawodnicy, piłkarze, jak wypadła reprezentacja. O tym dowiesz się właśnie z tego filmiku. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, jeśli chodzi o mecz tutaj Polska-Korea, to wiemy, że ten mecz zakończył się zwycięstwem dla Polski 3-2. Bardzo fajny mecz, bardzo fajnie się na niego patrzyło. Natomiast jeśli chodzi tutaj o walory takie dla kibica, no to świetna oprawa. Przede wszystkim zagraliśmy na Stadionie Chorzowskim, gdzie ten stadion praktycznie od kilku dobrych lat, chyba od 8 czy od 9 lat był remontowany. Wiadomo, że jest to stadion, który pamięta największe sukcesy, między innymi awans na Mistrzostwa Świata do Korei i Japonii w 2002 roku. Natomiast ja, tak powiedziałem, w przypadku pierwszego meczu nie przywiązywałbym tutaj dużej uwagi ani do wyniku, ani do meczu, tak, bo to jest mecz, w którym można dużo rzeczy sprawdzić, natomiast nie przywiązywałbym dużo uwagi do ustania, do po prostu, znaczy oceny później po ustawieniu, tak, no, tutaj trener Nawałka testował, sprawdzał, więc trudno jest powiedzieć tak, czy krytykować trenera za to, że ustawił tak zespół, czy inaczej. Natomiast jeśli chodzi o indywidualne oceny, to właśnie zaraz powiem. Tak powiedziałem, te mecze, towarzysz, dwa mecze z Nigerią, pierwszy i ten drugi teraz z Koreą, miał na celu testowanie piłkarzy, testowanie nowego sposobu gry, ustawienia, po to, żeby Adam Nawałka mógł tutaj zobaczyć tak różne konfiguracje. Wiemy przecież, że Kuba Błaszczykowski wypadł, tak, chyba nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, że Kuby zabraknie na meczach, natomiast ma kontuzję. To jest też ważne, żeby wprowadzić też nowych zawodników, zobaczyć, jak ci nowi zawodnicy się komponujemy. Wiemy wszyscy kibice, że jest ten szkielet, jest ten twardy kręgosłup moralny, jeśli chodzi o piłkarzy, natomiast co prawdę się dzieje z pozostałymi piłkarzami, jak tutaj dokoptować tych pozostałych piłkarzy, jak oni się wpasują w grę. No więc tak, jest też mało czasu na dobrą sprawę, bo zostało tylko 3 miesiące do Mistrzostw Świata w Rosji, więc Adam Nawałka to wszystko musi sobie sprawdzić, wszystko musi poukładać, na kogo może postawić. Wiadomo jest, że Adam Nawałka stosuje podobną taktykę jak Jerzy Engel, który prowadził tutaj kadrę na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii. A mianowicie taktykę, listę, tak, 3, 4 czy 5 zawodników i to jest, ten zawodnik jest numerem 1, tamten zawodnik jest numerem 2, 3 i dalej. Tu są też problemy, są ci pewni zawodnicy, natomiast są problemy, jeśli chodzi o tych zawodników, ponieważ niektórzy zawodnicy są kontuzjowani albo wracają po kontuzji. Arek Milik kompletnie według mnie blado wypada na tym zestawieniu. Tu nie o to chodzi, umiejętności sportowe, piłkarskie, bo absolutnie umiejętności sportowe, piłkarskie. Tylko widać, że te dwie kontuzje, ten długi czas przerwy w Napoli kompletnie go wybił z gry, stracił tą pewność siebie. Zieliński absolutnie potwierdził swoją klasę światową. To nie przypadek, że tutaj mówi się, że Napoli chce za tego piłkarza 50-60 milionów euro. No to są kosmiczne sumy, praktycznie w setkach milionów złotych. Natomiast jeśli chodzi o Tarasa Romańczyka, kompletnie tego zawodnika nie widziałem. Jakoś po prostu nie przebił się. Być może to po prostu są pierwsze jego mecze. Może jeszcze ma jakąś tremę. Natomiast tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o problem wejścia nowych zawodników do gry, nie ma absolutnie żadnego problemu. Robert Lewandowski powiedział, że nie ma żadnego problemu, jeśli chce się jakiś zawodnik młody pokazać, to oczywiście koledzy z reprezentacji go przyjmą. Ważne jest tylko, żeby wnieść wartość dodaną, żeby coś wnieść do tej reprezentacji, coś pokazać. Także tak to właśnie wygląda. Jeśli chodzi o napastników, no to lewy to absolutnie nie ma tutaj co w ogóle komentować, czy po prostu analizować. Światowa klasa, tak, forma. Nikt z nas sobie nie wyobraża, żeby lewego zabrakło na Mistrzostwach Świata, tylko modlić się, żeby nie miał kontuzji. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o pozostałych piłkarzy, fajnie jest to, że tutaj Adam Nawałka sprawdził zestawienie bramkarzy. My bardzo często tu w Polsce dziennikarze, nawet tutaj sportowi, komentatorzy mówią: o nie, bo bramkarze to my mamy bogactwo, aż nadmiar, po prostu bardzo dobry. Owszem, tak, nie zgadzam się z tym. No ciężko tutaj jest zwątpić to i podważać to, tylko taki, że będziemy mieli do czynienia w czerwcu z turniejem, a nawet nie z turniejem, a z mistrzostwami świata, więc można powiedzieć, że najważniejszym turniejem piłkarskim na świecie, tak, nie ma ważniejszego pewnie, no, teoretycznie powinien być najważniejszy dla każdego nawet piłkarza, nie tylko kibica.
No i teraz może być taka sytuacja, tak jak to miało miejsce podczas Euro 2012, a więc jeden zawodnik może wypaść, drugi zawodnik może wypaść, jeden będzie miał kontuzję, drugi by dostanie czerwoną kartkę w meczu. No i teraz jest właśnie kwestia tego typu, żeby ten bramkarz, który wchodzi z ławki rezerwowych, nie miał kompleksów, tak? Żeby nie miał strachu, że mu wyjdzie zaraz przed publicznością kilkudziesięciotysięczną. Pamiętajmy, że też mecze te będą odbywać się w Rosji, teoretycznie na ziemi nieprzyjaznej, tak, Polsce. No widzimy też, co się dzieje tutaj w świecie polityki, że ambasadorowie, większość tutaj krajów europejskich wyrzuca ambasadorów rosyjskich, więc tym bardziej tutaj bramkarz powinien być tutaj, być po prostu zmotywowany. Także fajne jest to, że Adam Nawałka przetestował tych bramkarzy, zrobił sobie pewnie też tą listę, ale każdy z tych bramkarzy liznął, tak, tej reprezentacji. No, nawet jak jesteś dobrym bramkarzem, tak, nawet jeżeli ktoś jest dobrym bramkarzem, ale warto po prostu zagrać chociaż te pierwsze 45 minut w reprezentacji, żeby wiedzieć, jak to wszystko wygląda, ta atmosfera, to uczucie, jakich masz zawodników przede wszystkim z przodu. Natomiast według mnie na Mistrzostwach Świata będzie się liczyło ogranie, tak? Ogranie tych zawodników, którymi już mamy, którymi dysponujemy. Mamy ten szkielet tych zawodników, to absolutnie tutaj nie ma tej opcji, żeby ci zawodnicy się nie pojawili. Świetnie, znowu Grosicki. W ogóle ja uważam, że Grosicki i Lewandowski, oni po prostu czują chemię boiskową. Grosicki zawsze nabiega, podaje tutaj Lewandowskiemu. To też jest ciekawa sprawa, bo ten wczorajszy, no zależy kiedy będziesz oglądać, ten mecz z Kanadą południową. Ostatnio graliśmy praktycznie kilkanaście lat temu, kiedy występował w reprezentacji Krzynówek. Krzynówek miał taką charakterystykę właśnie jak tutaj Grosicki, a więc skrzydłowy, taki po prostu szybki, po prostu bieg, szybki speed, też podanie skrzydła do środka. Tak samo tutaj mieliśmy z Grosickim, tak? Świetnie tutaj obsługiwał Lewandowskiego. Przez wiele lat był problem, jeśli chodzi o polską reprezentację dotyczącą Lewandowskiego, kto będzie obsługiwał lewego, a więc potrzebny był taki piłkarz, który będzie obsługiwał, któremu poda piłkę tak w pole karne i tak dalej, w tym sensie oczywiście piłkarskim obsługiwać. No i nie było takiego piłkarza, tak? Nie wiem, czy ta trema gdzieś blokowała tych piłkarzy, coś tam ktoś podał, ale to musi być jeden zawodnik, którym lewy zawsze będzie mógł po prostu liczyć, który będzie mu dogrywał. To fajnie właśnie robi po prostu Grosicki, a mianowicie biegnie na tych skrzydłach, delikatnie schodzi do środka, łamie te skrzydła, no i podaje później lewemu, tak? Tylko według mnie tak, jeśli chodzi o ustawienie piłkarzy, to absolutnie nie możemy grać tylko jednym napastnikiem, Lewandowskim, to absolutnie odpada, o tym po prostu wiele osób mówi. Z prostej przyczyny, gdybyś na przykład ty był selekcjonerem jakiegokolwiek kraju, grałbyś z Polską, to przede wszystkim pierwszym to wyeliminować Lewandowskiego, tak, plasterek, żeby obrońca się przykleił do niego i żeby po prostu tutaj Lewandowski w ogóle piłki nie dotknął, więc musi być ten drugi napastnik, chociażby ten drugi napastnik miał być kontuzjowany, słaby, miałby ciągnąć po prostu ten, musi być chociażby po to, żeby odciągnąć uwagę obrońców drużyny przeciwnej. No a tak poza tym to wszystko jest super, tak, super, jest po prostu pozytywny. Wynik, tak jak mówię, nerwówka praktycznie do ostatniej minuty. Zieliński jak huknął po prostu to profesjonalnie, technicznie, ładnie w okienko. Także nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń, jeśli chodzi o naszą kadrę, jeśli chodzi o naszą reprezentację. Według mnie ta reprezentacja jest w stanie zdobyć najwięcej spośród wszystkich reprezentacji dotychczas, no od kilkunastu lat, tak, no nie mówię tych reprezentacja Polski w latach 80. czy 70., ale od 10 lat absolutnie topowi zawodnicy. Najgorszym tutaj problemem jest tutaj, jeśli chodzi o reprezentację, brak Kuby Błaszczykowskiego. Absolutnie piłkarz, który musi się znaleźć w tej reprezentacji, trzeba go po prostu wyleczyć, postawić go na nogi, musi się znaleźć w tej reprezentacji, bo reprezentacja charakteryzuje się tym, że zawodnicy muszą dawać z wątroby, nie mogą patrzeć na pieniądze, na kontuzje, muszą ciągnąć z wątroby, że grają dla 36,5 miliona ludzi, dla ludzi niepełnosprawnych, dla nauczycielki, policjanta, dla złodzieja, który siedzi w kryminale, reprezentują Polskę, grają dla orła na piersi i muszą ciągnąć z wątroby, tak jak już nie ma siły, nie ma glikogenu, to muszą po prostu ciągnąć i są tacy zawodnicy, na przykład Jacek Góralski, no wiadomo, Kuba Błaszczykowski to absolutnie, Kamil Grosicki, zobaczmy sobie, co on zrobił po strzeleniu tej bramki, wszedł na kostkę PZPN-u, tak, hero, bohater, no ktoś powie, że to takie zachowanie takie boiskowe, tak, pokazówka, ale z drugiej strony to pokazuje, tak, jestem dla was, walczę dla Polski, dla ludzi, będę dał gole, to jest ważne, tak, żeby ci piłkarze, to nie jest klub, tak, to nie jest klub i
dlatego też Adam Nawałka stawia na tych sprawdzonych zawodników, nawet jeżeli oni słabo występują w klubach. No wiadomo, że Kuby Błaszczykowskiego nie mógł powołać, tak, no bo przecież Kuba nie występuje od listopada. I wiele osób krytykowało tak Adama Nawałkę za to, że stawia, no bo to jest reprezentacja, tak? To nie jest klub, gdzie masz szeroką kadrę 30 zawodników, kilku na zmienników na jedną pozycję i możesz sobie wybrać innego. To jest reprezentacja i tu nawet jeżeli zawodnik nie występuje w klubie, nie ma takich efektów super, no to jednak w tej reprezentacji gra, tak? To, czego wielu selekcjonerów nie rozumiało, tak? Znaczy prowadzenie zaciągu z zagranicy, byle znaleźć po prostu piłkarza, który ma polskie korzenie, polskie pochodzenie, nie tędy droga, tak? No na tym polega piłka nożna. Gdyby piłka nożna polegała na tym, że wybieramy najlepszych z najlepszych, to Arabia Saudyjska byłaby zawsze mistrzem świata, bo by zapłaciła za najlepszych piłkarzy na każdej pozycji, ale to na tym nie polega. To jest właśnie, dlatego to jest piękno sportu, to jest uczciwe, tak? Że grają tutaj, każdy ma równe szanse. Teoretycznie, no bo wiadomo, że są piłkarze o klasę lepsi. To wszystko na dzisiaj, także opinie, wrażenia są jak najlepsze. Testujemy, po to były te mecze towarzyskie, testy, nie ma co oceniać. Tutaj wyniki też nie ma co dużo patrzeć, najważniejsze są mistrzostwa świata i to jest cel numer jeden, cel nadrzędny. To wszystko na dzisiaj, napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Dzięki za oglądanie, trzymajmy kciuki za reprezentację, żeby zaszła jak najdalej na mistrzostwach świata. Pozdrawiam.